Tak? Na takiej ciszy będziemy mówić, bo 4-1 to był wynik sportowy. Niestety wynik przy zielonym stoliku był 3-0 dla Celticu. Zagrajmy coś takiego, co najbardziej upokorzy wszystkich Szkotów w Polsce, czyli wykorzystajmy kobzę. Zrób jeszcze raz, mógłbyś tak zrobić ciszę i cofnąć ten dźwięk? Fajnie, ja, nie? Ja milczę. Zapowiedz jakoś tak upokarzająco kobzę. Celtic... No może być, no uwaga, proszę państwa, Piotr Utwór Kędzierski... Tytułem... Nie, ja cię zapowiem. Piotr Kędzierski zapowie kobzę. Celtic shit. Jaki to ładny, teraz ja. Weź wyłącz jeszcze raz. Celtic. Zapowiedz mi, nie? Teraz Kuba Wojewódzki. Proszę państwa, najbardziej haniebny dźwięk, jaki słyszeliście od wczoraj. Proszę. Teraz ty, no. A teraz utwór, a teraz z okazji Złotych Godów, piosenka Celtic gówno. Fantazja, poczekaj. Dla wszystkich mieszkających obywateli Szkocji w naszym kraju utwór Zbigniewa Wodeckiego. Teraz ty, no, Braveheart, dobra. Teraz ty, no, dobra. No, dawaj, no. Celtic gówno, proszę. Proszę Chyba. Państwa, bo ludzie do Celticu listy piszą. Tak, słucham. Dzień dobry, kłaniam się. Mikołaj Jadu się nazywam. Dzwonię z klubu kibica Legii Warszawa. Czy dodzwoniłem się może do tłumacza języka angielskiego? Dzień dobry, zgadza się. Proszę pana, mam taką sprawę, żebym potrzebował tłumaczenia, bo wysyłamy list do UEFA. Potrzebujemy tak na szybko kilku słów do przetłumaczenia. Nie wiem, może to taka szybko, to przez telefon. To może przedstawiłby pan. Gówno się wam należy. Jeszcze raz. Jak, przepraszam? Gówno się wam należy. To taka jest forma specjalna. Rozumiem. Ojejku, no to mnie pan troszeczkę zaskoczył. Staram się tutaj specjalizować w bardziej formalnym języku. Jednak mówi pan, że nam wam należy. You shouldn't get a thing. Myślę, że to będzie najlepsze. Ale to tam jest na pewno słowo gówno w tym? Jest pan pewny, że w tego typu korespondencjach, tego typu słownictwo powinno być uwzględnione? Może zróbmy w ten sposób. You shouldn't get a crap. You shouldn't get a crap. Tutaj to słownictwo będzie trochę lżejsze. Dobrze, kolejny to jest powiesimy was za jaja. No jakby to ująć tak bardziej, że tak powiem, bo wie pan, no potem będziemy pewnie się pod tym podpisywali, więc postaram się tutaj zasugerować panu trochę lżejszą interpretację. Powiesimy was za... Jaja. We'll hang you on a ball sack. To takie bardziej jakby tak, no jak tu pan powie, tak myślę, że można, jaja. Że można, że można tak myślę. Można tak. No. Żeby wszystkie wasze dzieci i wnuki były czarne i srał was pies. No tutaj to ja bym może... Żeby wszystkie wasze dzieci... Ojejku, no... I tam o piesku pies coś tak, było, że srał was pies. Też spróbujemy to trochę odciążyć. Niech, no tutaj byśmy może użyli takiego zwrotu. Ojejku, no to ciężkie, wie pan, jest, no ale zaraz coś tutaj zaradzimy. I wish all your children were born black and a dog should crap on you. No tutaj znowu z tym fekalnym, że tak powiem, nastawieniem spróbujemy to troszeczkę przekaz, ale no jednak to słownictwo powinno być trochę mniej dosadne. Korzystając z tego, że mamy krótką lekcję języka angielskiego, chciałbyś coś powiedzieć po angielsku przy użyciu Celtic shit. Thank you.